Cześć, witam. Jak tam było? Hej ho, kieliszki nalej. Hejko, ho, niech będzie więcej treści, posłuchajcie morskich opowieści. Oczywiście ta szansa brzmi inaczej. Zapomniałam dokładnie treści, ale ten film będzie poświęcony książkom marynistycznym. A są dwa powody, żeby się nią zająć. Pierwszy powód to jest taki, że wreszcie skończyłam tę książkę. To jest Karol Darwin, Podróż na okręcie Beagle. Karol Darwin podróżował na tym okręcie 5 lat, 1831-36, a w 37 roku wydał swoje sławne dzieło. Ja czytałam tę książkę 2 lata, podczytywałam, odkładałam i znowu podczytywałam, więc teraz jestem w takiej sytuacji, że już nie pamiętam, co było na początku, ale to nic nie znaczy, ponieważ tę książkę można czytać w tę i z powrotem. Darwin, jak wiemy, opisywał nie tylko przyrodę i czyli wszystko to, co tam spotkał, ptaki i zwierzęta, ale gdzie on te morskie opowieści? Ale również ocean, po którym podróżował i nie był entuzjastą podróży morskich, napisał między innymi tak. A czymże są owe sławione wspaniałości bezkresnego oceanu? Nużące pustkowie, pustynia wodna, jak ją zwą Arabowie. Zdarzają się bez wątpienia pewne cudowne widoki. Noc księżycowa przy czystym niebie, iskrzące się morze, białe żagle, wzdęte wielkim powietrzem, ale jest zazwyczaj gładka jak lustro. Tak więc, jak widzimy, Darwin nie był zachwycony morskimi podróżami. Chociaż, jak mówię, książka jest bardzo ciekawa, czyta się ją niespiesznie, mnie zajęło to 2 lata, ale i tak jestem dumna, ponieważ czytanie jej trwało krócej niż podróż Darwina. A więc polecam. Wszystko, co będę za chwilę mówiła, mówię też w odniesieniu do zbliżających się świąt i prezentów pod choinkę. Ta książka, jak znalazł. A teraz maleńka książeczka. Pokazywałam ją gdzieś tam w holu. Tak zatytułowana. Trim, kot kartografa. Okrętowy kot, który pomógł Flindersowi sporządzić mapę Australii. Flinders, porucznik armii, floty brytyjskiej, który wyruszył w swoją podróż i opłynął Australię w tej z powrotem, sporządzając jej szczegółową mapę. W tej podróży towarzyszył mu kot Trim, którego zabrał na pokład. I ta książka jest hołdem złożonym Trimowi, już wam czytam, złożonym Trimowi, ponieważ po zakończeniu rejsu australijskiego zostali okręt Flindersa został aresztowany przez Francuzów na Mauritiusie i tam on był 5 lat i podczas pobytu na Mauritiusie ten kot zaginął. Książka składa się z 3 części. Pierwszy to jest hołd złożony Trimowi przez Flindersa. Środkowa część to jest opis pomników, które na całym świecie znajdują się i pokazują właśnie Flindersa, jego kota. A trzecia część to jest Flinders widziany oczami kota. Natomiast ten hołd mówi tak. Pamięci Trima, najlepszego i najbardziej niezrównanego przedstawiciela swojej rasy, najlepszego z przyjaciół, najwierniejszego ze sług i najlepszego ze stworzeń. Odbył podróż dookoła świata, wyprawę do Australii, którą opłynął dookoła i zawsze przynosił radość i rozkosz swoim towarzyszom. I tak dalej, i tak dalej. A najsłynniejszy pomnik znajduje się przy wejściu do metra, już wam mówię, do metra w Londynie, więc jeżeli ktoś z was, jeżeli ktoś z was mieszka w Londynie, to ten pomnik powinien znać. Książeczka milutka, cudnej urody, pięknie ilustrowana, pod choinkę jak znalazł. No i teraz Ania z kanału Znalezione, Przeczytane mówiła o tej książce.
To jest jedyna powieść Edgara Allana Poe, relacja Artura Gordona Pyma z Nantucket. Właśnie. No i o czym jest ta książka? To jest książka o wyprawie morskiej tytułowego bohatera, który zaokrętował się na statek wielorybniczy przy pomocy swojego przyjaciela. Na tym statku się ukrył, żeby właśnie odbyć podróż. No i czego się dowiadujemy z tej podróży? Podróż odbyła się i ja sobie wypisałam najważniejsze elementy tej podróży, które poznajemy. Już mówię tak: ukrycie, bunt, polowanie, duchy, pułapka, ucieczka, ocean atlantycki, wulkan, głód i tak dalej. Te słowa to takie hasła podróży odbywanej przez tytułowego bohatera. Książka napisana jest w tej konwencji, że tytułowy bohater opowiedział to wszystko Edgarowi Allanowi i ten właśnie sporządził tę książkę. Książka, wielbiciele tego Poego czekali długo na kolejną jego książkę, a kiedy ta ukazała się, to została chłodno przyjęta w Stanach Zjednoczonych. Dopiero później, jak czytałam w posłowie, stała się kultowa dla Melvilla, czyli tego od Moby Dicka, nawet dla innych współczesnych pisarzy. No i co ja mogę powiedzieć w moich odczuciach? Jestem w grupie tych, którzy przyjęli ją chłodno. To znaczy chłodno. Dlaczego chłodno? No bo po pierwsze nie ma w niej emocji. Znaczy przynajmniej ja niczego nie odczuwałam, żadnych emocji, nie przywiązałam się do bohatera. Nic mnie w tej książce nie zaskoczyło. Styl jest właściwie reporterski. No, więc wolę Edgara Allana w wydaniu innym, tym, które znam z opowiadań, bo to mi bardziej odpowiada. A więc, no, proszę, żebyście przeczytali, być może będziecie mieli inne zdanie. Teraz mała książeczka niemieckiej pisarki, która nazywa się wspaniale Felicitas Hoppe. Zwłaszcza to imię jest cudowne. Otóż kupiłam tę książeczkę zaintrygowaną okładką. Tu na tej okładce jest wspaniała ryba. Ja myślałam, że tytuł Piga Fetta to jest nazwa tej ryby. A jakież było moje zdziwienie, kiedy wcale tak nie było. Otóż książka opowiada historię rejsu tytułowej bohaterki, dziennikarki, która chce odpocząć od świata i zapisuje się na rejs takim sobie zwykłym statkiem z innymi pasażerami. No i właściwie byłoby nudno, gdyby nie to, że w jej kabinie pojawia się duch. Czyj duch się pojawia? Otóż jest to duch, zaraz wam powiem, Antonio Pigafetti. Duch Antonio Pigafetti, który odbył podróż dookoła świata z Magellanem. I ten Antonio opowiada jej o niektórych epizodach z tej podróży. No i co ja wam mogę powiedzieć o książeczce? Średniawka. Taka sobie średniawka. Co ja tutaj zanotowałam? A, że on się pojawia. Średniawka. Ale biblioteka w Międzyrzeczu mnie zaskoczyła, ponieważ znalazłam w naszej bibliotece książkę. Teraz musicie mi wybaczyć, bo chcę wam pokazać jak najlepiej. Znalazłam w naszej bibliotece w Międzyrzeczu książkę świetną, z taką okładką, a ta książka to jest relacja z wyprawy Magellana dookoła świata, napisana przez Antonio Pigafetti w XVI wieku. I to jest to, na co polowałam w internecie, a czego nie mogłam zdobyć. A tutaj, w naszej bibliotece niezawodnej, oczywiście ta książka była. Co ja mogę powiedzieć? Jest to książka, ta relacja przetłumaczona z języka francuskiego i wydana w serii Novus Orbis pod redakcją naukową profesora doktora habilitowanego Bronisława Nowaka. Tak wygląda. Novus Orbis. Nie wiedziałam w ogóle o istnieniu takiego wydawnictwa, a oni, proszę was, wydali również
podróże do Afryki, listy o odkryciu Ameryki, Pedro Pizarro, relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru i tak dalej, i tak dalej. Świetna seria, no teraz pewnie już nieistniejąca. No i ja przeczytałam tego Pigafetta i jego relacje z tej podróży. Jest tu na przykład scena śmierci Magellana, w jaki sposób zginął. I to jest świetna książka. I to jest świetna książka, autentyczna, czyli Antonio Pigafetta, relacja z wyprawy Magellana dookoła świata. I to jest świetna książka. I tę książkę Wam polecam, jeżeli kiedyś gdzieś zwrócicie na nią uwagę. Co teraz? No teraz wymienię takie słowa. Jak to tam? Gdzie ja mam te słowa? A, takie słowa. Galeon, żaglowiec, pirat. Jeżeli uwielbiacie takie słowa, to spodobają Wam się te książki, które teraz pokażę. Przede wszystkim Janusz Meissner. Janusz Meissner, polski pisarz, już teraz zapomniany, polski pisarz, który specjalizował się w książkach o lotnictwie, na przykład Eliach Lucy czy Żądło Genowefy, pisał też książki marynistyczne i między innymi napisał trylogię, której bohaterem jest Jan Kuna, Jan Kuna, opowieść o korsarzu Janie Martenie, pochodzącym z Gdańska, korsarzu. I to są trzy tomy, zaraz Wam powiem, trzy tomy, tak, trzy tomy, Czarna Bandera, Czerwone Krzyże i Zielona Brama, tak, i Zielona Brama. Tym korsarzem jest Jan Martens. I właśnie świetna jest to książka. Ja ją czytałam dawno temu, czyli w szkole podstawowej, potem gdzieś tam jeszcze raz. I teraz sobie przypomniałam i uważam nadal, że w gatunku marynistyczno-korsarzowo-pirackich jest to książka rewelacyjna. Przy niej niejaki, jak on miał? Jack Sparrow, tak? To jest mały zimorodek. Przy tym, jakie przygody swojego bohatera opisał autor w tej właśnie trylogii. Polecam Janusza Meissnera. Ale to jeszcze nie wszystko. Panie z biblioteki poleciły mi książkę Jacka Komudy zatytułowaną Galeony Wojny. To jest dwutomowe wydanie. Galeony Wojny opowiadają o tym, jak to Polacy walczyli ze Szwedami pod Oliwą, czyli w czasie tej wojny polsko-szwedzkiej. Pokonali tych Szwedów pod Oliwą, pokój oliwski, ale no, trzeba było się napracować. Jest tu pewien admirał, pewien gdańszczanin, którym mu towarzyszy. Tyle tu jest abordaży, lewiatan, którego ścigają. No polecam, gdyby jakaś wytwórnia filmowa sfilmowała ten cykl, czyli Galeony Wojny, to jeszcze raz powtarzam, ten Jack Sparrow to byłaby mała niteczka przy tym, jak pięknie, jak cudownie i jak rewelacyjnie można by było sfilmować te książki. Galeony Wojny, Jacek Komuda, polecam. Książki marynistyczne, bo na początku powinnam powiedzieć, że są dwie frakcje, tych, którzy kochają góry i tych, którzy kochają morze. Ja należę do tych drugich. Kocham morze, ponieważ góry powodują u mnie tą klaustrofobię. Kocham morze i dlatego zdecydowałam się na nakręcenie tego filmu, licząc na to, że są wśród moich widzów ci, którzy też kochają morze bardziej niż góry i inne tamte wypukłości geograficzne. Proszę więc o polecanie książek marynistycznych, no, które Was zachwycają. Teraz będzie mały suplement o książce. Pokażę za chwilę książkę wspaniałą, o której nakręcę oddzielny film. Książkę tę kupiłam niedawno i od razu się w niej zakochałam. Zasługuje na osobną recenzję. To jest książka napisana przez Charlotte Rancine w ustach sól. Przepiękna książka.
treść mnie wzruszyła, dla tych, którzy kochają morze jak najbardziej, a więc będzie osobna recenzja. Kiedy pojawi się ta recenzja, proszę, żebyście przygotowali śpiewniki i albo przypomnieli sobie wszystkie morskie opowieści, które znacie. Jak tam było pod żaglami Zawiszy, albo każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą. Także będzie osobna recenzja tej książki, polecam pod choinkę. A my dyskutujmy o tematach marynistycznych w literaturze. Dziękuję, do zobaczenia.